Боже, какой вот забавный гест! Что это за пудло? Боже, напишите в комментариях одразу, видели ли то? Я мысли, что это праздник от этой шоколадной котки. Бачите, кроме тка. Маєш 3 секунди, щоб засубскрибувати цей канал і заставити лапуші до гури, бо іначе я псійде. Hi guys, cheers. Я woo-woo, хаба-хаба, woo-woo. Siemano wszystkim, banda, witam na moim kanale. I dzisiaj my, kochanie, dalej gramy Talking Tom i Friends. Talking Tom i przyjaciele. I ja nawet sobie nie wyobrażam, co się wydarzy dzisiaj w naszym odcinku. Kto będzie chciał zaatakować nas dzisiaj? I tak, banda, Tom nie żartował. Każdy, kto za 3 sekundy zostawi lapusi do góry i subika z dzwonkiem, do was nie przyjdzie Talking Tom i ta creepy banda. 3, 2, 1. Zostawiliście? Banda, jesteście co? Top komentarze z poprzedniego odcinku. Chce się pojawić też tutaj, zostawię top komentarz. A może już jutro tutaj się pojawisz właśnie ty. Ach tak, banda, podczas całego filmu tutaj gdzieś się pojawi ten potwór. Musicie policzyć, ile razy on się pojawił. A kto z was da poprawną odpowiedź, temu polajkuję komentarz i odpowiem na jakiekolwiek pytanie. Dobra, banda, już jesteśmy w gierce. Zaraz zobaczę. Boże, to nie co to było, jest! Co to za pudło? Boże, napiszcie w komentarzach od razu, widzieliście to? O Boże, kochani, banda, potwory, co to było? Pierwszy raz widzę coś takiego. My tego nie znamy. Jak to wy nie znacie, co to jest? Ja też nie wiem, słuchajcie. Boże. Ale my musimy uważać, bo to jakiś potwór pewnie zostawił to. No nie wiem, kto zostawił to tutaj. Andzie, może ty znasz? Ja myślę, że to jest prezent od tej przeklętej kotki. Myślę, że to jakiś prezent od potwora, dobra. Okej, ciekawa historia, zobaczymy co będzie się działo dalej w odcinku, co nie, banda? Tu, ono się pojawiło u nas na podwórku, o Boże, co to w ogóle jest? Słuchajcie, dawajcie spróbujemy to podotykać, czy ja nie wiem w ogóle. Co to jest? Ben, co to jest? Oj, Max, ja nie wiem, to coś creepy. Jak tutaj nie wiesz? To przecież co to w ogóle? Zobaczcie tam, spójrzcie. Tylko nie, nie widzę. Dawajcie, dotykamy, Czaki, co? Skąd ona się tutaj pojawiła? Jestem tutaj po to, żeby zabić wszystkich potworów. Nie, ty nie zabijesz potworów. To ci się tylko wydaje, jestem najmocniejszym potworem. Nie, kochany, ty nie jesteś najmocniejszym potworem. Za niedługo przyjdę i pozabijam wszystkich potworów. I ty nawet tego nie zauważysz, Maksiu. Nie dasz rady, nie uda ci się pojawić w tym momencie, nie. Zobaczymy. Czekajcie na mnie za niedługo. Boże, kochanie, on zniknął, co się stało w ogóle? O Boże, gdzie on jest? Słuchajcie, co w ogóle się stało? On powiedział, że on przyjdzie po nas. Boże, o nie. Musimy teraz wszystko, kochanie, zrobić, nadrobić. Beka, co w ogóle się dzieje? Nie wiem, Max, to jest bardzo straszny i mocny potwór, więc musimy uważać, ale musimy go pokonać. Bo inaczej on pokona nas, a my tego nie chcemy. Ale ja wiem, że on jest bardzo mocny i straszny potwór, więc wiesz, myślę, że damy radę. Poradziłem sobie kartunketa, więc nam się udało, więc myślę, że z tym czymś też się uda. Co tam, banda, co wy myślicie na temat tego wszystkiego? Co musimy zastosować, czy co musimy zrobić? Musimy jechać na zakupy i znaleźć jakąś broń. Też mi tak się wydaje. Musimy pojechać na zakupy? Tak, i musi właśnie być broń, żeby go pokonać. A najlepiej i najbardziej on się boi ognia. I musimy znaleźć, no, ogień, my potrzebujemy ogień. Tak, boleleczka, czaki można zabić za pomocą ognia, no właśnie. Jeszcze jakieś pomysły, banda? Chyba to tyle, Max. Wy też piszcie w komentarzach. Chyba to tyle, tak. Musimy znaleźć tą broń, więc będziemy próbować ją znaleźć. Okej, no to jedziemy teraz na zakupki i będziemy szukać, kochani, ogień czy coś tam, nie wiem, w takim stylu, jakąś broń, więc no, co nie? Dobrze, to jedziemy, tylko uważajcie wszyscy na siebie, bo to jest bardzo niebezpieczne. Tak. No, zaraz jedziemy, tylko musimy, tak, wiem właśnie, banda, tylko wszyscy, banda, musicie uważać, bo on może się pojawić znikąd, bo on obiecywał, że on się pojawi tak znikąd i będzie lipa. A my nie chcemy kogoś stracić z tej bandy potworków i z naszej bandy, no właśnie. Właśnie tak, bo my to banda, my to siła. Razem nas nie pokonać. Tak, banda. Okej, kochanie, to jedziemy. Jedziemy, banda, lecimy na zakupy.
Beka, co ty w ogóle myślisz, jaki to jest ten potwór i co my w stanie jesteśmy go zaatakować, czy nie? No w ogóle do tej pory jeszcze nikomu się nie udało go zniszczyć, więc mam nadzieję, że nam się uda. Znam tylko jedno, że on się boi ognia. Uważajmy na siebie, Maksiu. No to kochany, ja mam nadzieję, że nam się uda go zabić. No właśnie. Musimy go pokonać. Tak, tylko pamiętaj, ogień to jest najważniejsze. No tak jak rozmawialiśmy, tak, wiem, że potrzebujemy ogień i myślę, że nam się uda. Musimy szukać w zakupach. No, z tymi zakupami ja wiem, więc zaraz będziemy szukać Beka, więc nam pomagaj. Dobra banda, jedziemy na zakupy i będziemy szukać. Dawajcie na przykład, o, tutaj pierwsze pode mną jedziemy i będzie, myślę, że będzie dobrze. Tak, tutaj, o tak. No. Mamy zawsze fartę, kochani, co nie? Dawaj czerwony. Czerwony? No okej. Nic. Tylko jedno coś. Jest banda! Nam się udało! Super! Teraz mamy ogień, wszystko zaraz zaatakujemy tą laluchę. Creepy laluchę! Jaka tam creepy laluchę? Boże! Zaraz ci będzie koniec. Chucky, pojawiaj się, dawaj, powiedziałeś, ty się nie boisz, jesteś super potworem. No dawaj, Chucky, się pokaż, pokaż. Surprise! Nie oczekiwałeś? Ja bym nie przychodził tylko wtedy, kiedy będę chciał. Pozabijemy ich i ty nawet tego nie zauważysz. Ja przyjdę, jak wszyscy będą spać. Nic ci się nie uda. On powiedział, że on się pojawi w jakimś momencie, kiedy wszyscy będą spać? Zaraz, kochani, połóżmy wszystkich spać. Nie będzie wiedział, że ja będę na niego czekał. Zwalnij, banda. Więc dawajcie zaraz wszystkie. Więc dobra, banda, wszyscy po dworze już śpią. Oj, Chucky, się pojaw. Surprise, zaraz ja ich pokonam wszystkich. I to będzie koniec twoich przyjaciół. Nic ci się nie uda, kochany. Hasta la vista, mañana. Laluchę, fu, spójrzcie, co po nim zostało. Nic, Boże, oh my god. Ale to brzydko wygląda, ale ja i wy, banda, to zrobiliśmy. A tutaj potworki, banda potworków, wstajemy. Wy jak zawsze wszystko przygapiliście, ale wszystko jest okej, bo musieliśmy położyć, to był nasz mini plan, położyć was spać. O tak, banda, załatwiliśmy tę laluchę, Chucky, co nie? Nam się udało. A mi wiecie co, nawet się spodobało. Kochanie, nie ta część, gdzie zabiliśmy laluchę Chucky, ale w ogóle się spodobało. Mam nadzieję, że wam się spodobał ten filmik. Jeżeli to jest tak, zostawiacie lapusie do góry sobie z dzwonkiem. No a ja wam, banda, dziękuję, że byliście. Z wami był Maksym Szóst i do zobaczenia, banda, jutro.